Cześć, witajcie w kolejnym materiale. Jak widzicie, tym razem już z domu w końcu udało się wrócić. Czy pełen sił? Trudno powiedzieć, bo dopiero co odespałem podróż. Czy duża ilość materiału? Zdecydowanie. Tu w tym momencie zgrywa się to wszystko. Powiem Wam że tak, 4 TB na dysku twardym, plus do tego jeszcze trochę kart pamięci. Nie wiem, czy będzie widać. O, to jest też pewnie z 1 TB. Więc, więc jest to, to trochę tego zgrywania. Materiałów na pewno będzie dużo na kolejne filmy na YouTube, takie związane z obserwacjami, więc na pewno się pojawią. Teraz też trochę czasu będzie z racji tego, że też tych burz będzie mniej, żeby mieć możliwość zedytowania tych materiałów, które w tym roku z Martą zrobiłem i, i, i które mogę publikować, które będą mógł w końcu opublikować dla Was, bo prawda jest taka, że materiałów w tym roku było dużo dużo, bo ja w wielu miejscach byłem w kraju, ale niestety no powiem tak, mało czasu, ponieważ i kanał na YouTubie i strona internetowa to wszystko pochłania dużo energii, dużo czasu, a jeszcze dodatkowo wchodzi do tego praca, firmy i tak dalej, żeby jakoś utrzymać, więc jest tego dużo. Ale już wracam do publikowania normalnego materiałów na YouTubie. I tak od razu powiem, że czytam wasze komentarze i widzę w części komentarzy, że chcecie też mapę nie tyle opadów, co mapy wilgotności chociażby, a bądź ile opadów w danym terenie spadło, bądź czy jest susza, czy nie. Ja będę przygotowywał takie mapy, one się na pewno pojawią, ale jeszcze nie teraz, bo dopiero musicie mi wybaczyć, ja jestem od niedawna w Polsce i muszę wrócić do takiego standardowego trybu publikowania, a... Coś się będzie działo w pogodzie, ponieważ niedziela może być ze słabymi burzami, natomiast poniedziałek już zdecydowanie spokojniejszy, ale w nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek te burze mogą wystąpić, ale o tym za chwilę. Partnerami naszego kanału jest aplikacja Monitor Burz, którą możecie pobrać na swój telefon oraz sieć obserwatorów burz. Zapraszamy na ich strony internetowe. Możecie wesprzeć nasz kanał subskrybując go i klikając w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jesteśmy również na Patreonite. Za całe wsparcie serdecznie dziękujemy. Przeglądam sobie w tym momencie profil sieci obserwatorów Bush na Twitterze bądź na X. Jak tutaj ja wolicie tak nazywam i widzę w tym momencie troszkę fajnych zdjęć. Przede wszystkim dwa wam pokażę pana Jakuba Frankowskiego. Spojrzenie na ostatnie chmury mam Matus nad Poznaniem. Bardzo ładny widok. Mi osobiście bardzo te chmury się podobają i chciałbym je obserwować częściej. Jednak one aż tak często nie występują, ponieważ związane są z burzami bądź konwekcją, a w ostatnim czasie tej konwekcji nad Polską jest trochę mniej. Drugie zdjęcie to droga mleczna nad górami świętokrzyskimi, widziana obecnie już około godziny 21. Zdjęcie zrobione ze Stryczowic w gminie Waśniów. Autor mobilna fotografia Maćka MFM. Bardzo ładne zdjęcie, również gratuluję zdobyczy. Przyznam szczerze, że kiedyś sam bawiłem się w takie zdjęcia. Bawienie to tak w cudzysłowie, ponieważ na, za tym jest kawał roboty, którą trzeba wykonać, ale jak najbardziej, jak najbardziej szanuję za. Mm, nie ma tak kawa. Szanuję za, za takie zdjęcie, ponieważ nie jest to w ogóle łatwo, nie jest tego łatwo wykonać. I co? Przechodzimy do mapy dynamicznej. Sieci obserwatorów burza. W mapie dynamicznej w tym momencie brak burz nad całą Polską. Nie ma nigdzie wyładowań atmosferycznych. Co prawda w, na niektórych detektorach było widziane jedno bądź dwa wyładowania, ale raczej jest to błąd radaru i tych wyładowań nie ma. Jeszcze dodam, jeżeli mikrofon jest źle ustawiony, ja to naprawdę poprawię dzisiaj, no to zupełnie jeszcze czasu nie miałem. Nie miałem. I tak, co będzie dalej? Ano, nad Europą jeszcze, zacznijmy od tego, że nad Europą Zachodnią, czyli na północ od Portugalii, Hiszpanii, na zachód od Francji występują burze, oraz w zachodniej i północnej Francji również te burze będą występowały i występują. One też będą pojawiały się wieczorem i w nocy. Nad Polską w tym momencie mamy nadal pogodę wyżową, co tutaj możemy sobie dobrze chociażby zaobserwować na mapie synoptycznej. To jest mapa synoptyczna już pokazująca dzień jutrzejszy gdzie ten wyszkuteria zacznie się odsuwać od Polski, ale on jeszcze dziś nad Polską się... Znajduje i przynosi ładną, piękną, słoneczną pogodę w wielu miejscach kraju. Lokalnie występowały przed południem mgły, które zanikają, ale też występuje zachmurzenie, szczególnie w Polsce północno-zachodniej, zachodniej oraz południowej. Przy czym to zachmurzenie nie jest aż takie mocne, nie jest aż takie całkowite. W Polsce południowej, w okolicach Częsochowy bądź w okolicach Rzeszowa może być więcej tych chmur. Natomiast w Polsce Północno-Zachodniej będziemy mieli chmury Piętra Wysokiego, w sumie już mamy chmury Piętra Wysokiego, więc tam można poobserwować sobie bardzo ładne zjawiska optyczne na niebie, co do czego zachęcam jak najbardziej, żebyście to robili. Opady nad Polską nie występują, zdecydowanie inaczej jest w okolicach chociażby kanału La Manche, tam występują bardzo silne opady deszczu, ale my dziś będziemy się zajmować Polską. Jak widzimy te chmury znajdujące się nad Polską Zachodnią powoli przemieszczają się w kierunku wschodnim i one również dotrą do Polski. W Polsce będzie, będą występowały opady deszczu i burze związane z forodnym, Chłodnym frontem atmosferycznym, który w poniedziałek, w godzinach wieczornych i nocnych, zacznie wkraczać do Polski Zachodniej. Ale o tym za chwilę. Ciśnienie w tym momencie w Polsce całkiem wysokie w Polsce południowo-wschodniej rzeszów przemyśl tam 1020 1021 hektopaskali w Polsce centralnej 1018 hektopaskali na zachodzie szczecin gorzów wielkopolski piła 1016 1017 hektopaskali wiatr wiejący z południa lokalnie od 10 do 15 km na godzinę szczególnie w Polsce wschodniej i południowej najsłabiej wiatr będzie w Polsce Zachodniej. I tak, jeśli chodzi o ostrzeżenia od IMGW, to tych ostrzeżeń nie ma, z racji tego, że nic tutaj specjalnego w pogodzie się na dzień dzisiejszy nie dzieje. I zobaczmy sobie, jak będzie wyglądała według modelu Switch HD 4x4 pogoda w dniu dzisiejszym. Ano, w dniu dzisiejszym burze, jako takie, według map teoretycznie nie powinny występować, ponieważ mamy typową pogodę wyżową. Ale jak wiecie, zawsze mogą być jakieś wyjątki, zawsze może coś się zadzieć, i w tym przypadku szansa na te burze jest co prawda nieduża, ale jest. A związane jest to z konwekcją, która może wykształcić się w Polsce Południowej i w Polsce Południowo-Wschodniej, trochę też w Polsce. Centralnej. Takie zaburzenie w tym polu podwyższonego ciśnienia, modele widzą to, aczkolwiek różnie one to pokazują. Generalnie opady deszczu i lokalne, bardzo słabe burze mogą wystąpić w województwach południowych, centralnych, przede wszystkim łódzkie południe małzowieckiego, i w województwach południowo-wschodnich. Podkreślam. Szansa na to nie jest duża, ale wykluczyć tego nie możemy. Model Swiss HD 4x4 pokazuje w konwekcji tylko jedynie opady deszczu, ale chociażby zerknijmy sobie na model UM, który tutaj nam może chyba pokazać też i burzę. Tak, w okolicach Łodzi, troszeczkę na północ od Łodzi, tym, bar tym razem od Torunia po Warszawę, po Siedlce i tutaj kierujemy się na południe, Chełm, Zamość i Przemyśl Lokalnie bardzo słabe burze, bardzo punktowe z opadami. Deszczu, jeżeli się pojawią, będą zanikać w godzinach późno wieczornych. Temperatury w tym momencie całkiem przyjemne, szczególnie w Polsce Południowej, centralnej, od 22 do 24 stopni Celsjusza. Wzrosną sobie do 25-26 stopni Celsjusza. W Polsce Centralnej, Południowo-Zachodniej, naokoło tego obszaru troszeczkę chłodniej, od 22 do 24 stopni Celsjusza. W Zakopanem 9 stopni Celsjusza na krańcach południowych i na Wybrzeżu 20 do 21 stopni Celsjusza wieczorem powoli zacznie nam się ochładzać. I cóż, co do tych burz, które jeszcze mogą wystąpić. Będą one też związane z tym, że energia potencjalna dostępna drogą konwekcji w Polsce południowej, w Polsce wschodniej osiągnie wartości od 50 do 100, 150 dżuli na kilogram. Nie jest to dużo, ale jakaś szanse na, na burzę to daje. Zerknijmy sobie, jak prognozują burze inni. Zaczniemy od IMGW. W przypadku IMGW widzimy, na dzień 17, czyli na niedzielę, dla krańców południowo-wschodnich, możliwość wystąpienia słabych burz. Ewentualne burze będą izolowane i krótkotrwałe. Lokalnie suma opadu może osiągnąć 10 mm. W nocy widzimy wejście burz do Polski Zachodniej, aczkolwiek jeszcze nie ma opisu, więc zostawiamy to bez poruszenia. Dalej, polscy łowcy burz. Również tutaj, obszar Polski Wschodniej południowo-wschodniej, aczkolwiek ten obszar już jest szerszy i tu jak czytamy e, obecna przez weekend wyżowa aura może zostać zwieńczona słabymi burzami zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju. E, niskie wartości chwilności atmosfery będą mocno ograniczać rozwój ewentualnych burz. Płytka konwekcja prognozowana jest głównie na godziny popołudniowe i wczesnowieczorne. Burze o ile wystąpią będą przynosić jedynie silniejsze opady deszczu i miejscowo porywy wiatru do 70% kilometrów na godzinę. Sieć obserwatorów burz nam tutaj została. W przypadku sieci obserwatorów burz zerkamy sobie. Też widzimy wydaną prognozę na 17 września i tutaj w niedzielę ponownie pojawią się warunki do rozwoju słabych burz, głównie w południowo-wschodniej Polsce. Poszczególne parametry konwekcyjne pozostawać będą na niskim poziomie. Same zjawiska, o ile się pojawią, będą krótkotrwałe i przelatne. Punktowo opady mogą być nieco silniejsze. Burze mogą się pojawić w godzinach popołudniowych, wygasną z kolei wieczorem. Czarym. I tym akcentem kończę tą prognozę burzową. W kolejnym materiale dotyczącym pogody zajmiemy się tym niżem, który powoli do Polski zmierza i który nam tutaj załamie tą pogodę. Pozdrawiam.